dniu 11 grudnia 2015 roku Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu podpisała porozumienie o współpracy z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w którego imieniu wystąpił dyrektor Bogdan Kaczmar. Bardzo dziękuję władzom uczelni i całej społeczności akademickiej za możliwość konkretyzacji umowy, którą już wcześniej podpisaliśmy. Chodzi tu o udział naukowców i studentów Jarosławskiej Uczelni w projekcie Wirtualne Muzea Podkarpacia. Takim projekcie, który był realizowany w poprzedniej perspektywie finansowej ze środków europejskich. Chodzi o to, żeby wypromować i przybliżyć jako tak zwane e-usługi muzea podkarpackie. Dla wszystkich tych muzeów, dla wszystkich tych środowisk, również akademickich, taka współpraca ma wymiar niefinansowy, bowiem zapraszamy studentów i naukowców do laboratorium muzealnego, gdzie mają okazję przy użyciu sprzętu digitalizować eksponaty, opisywać je, tłumaczyć nazwy, nie tylko historyczne, na obce języki. Wykorzystywać również sprzęt do pomiarów, do odtwarzania detali architektonicznych, do robienia map cyfrowych, czyli całego tego obszaru wirtualnej rzeczywistości, która później zostaje zamieszczona w internecie. Dużo sobie obiecujemy po dzisiaj podpisanej umowie szczegółowej, która konkretyzuje obszary tej współpracy. I mamy nadzieję, że będzie to również okazja do podejmowania prac badawczych przez pracowników, do podejmowania tematów prac licencjackich przez studentów, a przede wszystkim do szerszego zainteresowania się w ramach praktyk studenckich. Mamy takie doświadczenie, że studenci sami poszukują określonych tematów, mają i różnego rodzaju zainteresowania. Być może w tym obszarze poszukiwania i pogłębiania wiedzy o kulturze, o tradycji polskiej czy innych nacji, byłaby to doskonała okazja, by tą wiedzę właśnie zgłębić. Także serdecznie zapraszamy i bardzo się cieszę, że z taką życzliwością władze uczelni podeszły do tego zagadnienia i mam wielką nadzieję, że korzyści będą obopólne i uda się przez cały okres trwania naszej umowy, a być może jeszcze i później byłaby okazja ją przedłużyć, aby ta współpraca była stała. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie z co najmniej kilku powodów. No przede wszystkim dlatego, że nasi studenci będą mogli rozwijać swoje umiejętności praktyczne, zarówno informatycy, jak i studenci studiów filologicznych oraz geodeci będą mogli wykorzystać to, czego się dowiedzieli podczas zajęć na uczelni, chociażby przy opracowywaniu różnego rodzaju danych na potrzeby Muzeum Rzeszowskiego, a ponadto nasza młodzież będzie miała kontakt z tym dziedzictwem kulturowym, które zarówno w formie materialnej, jak i tej niematerialnej jest obecne zarówno właśnie w muzeum, jak i również w różnych lokalizacjach na terenie Podkarpacia. Będziemy się starać wykorzystać potencjał młodych ludzi, ich pracowitość, ich zaangażowanie po to właśnie, żeby to dziedzictwo kulturowe chronić, ale z drugiej strony też, żeby zrobić wszystko, żeby dostęp do tych dóbr kultury był jak najszerszy, chociażby poprzez digitalizację, poprzez opracowywanie przeróżnego rodzaju właśnie tutaj zbiorów i udostępnianiu ich na przykład w sieci internetowej. Jest to dla nas właśnie najistotniejsze to, że młodzi ludzie mogą mieć taki żywy kontakt z historią, z przeszłością i mogą wykazać się w pracy na rzecz naszej małej ojczyzny, naszego regionu. To jest rzecz niezwykle ważna dla każdego, zarówno studenta, ale również dla nas jako nauczycieli akademickich, bo dzięki temu będziemy mogli
troszeczkę bardziej ożywić pewne zajęcia. Mamy na przykład tutaj też zajęcia z historii na uczelni, mamy zajęcia z kultury regionu. To wszystko dostanie w pewnym sensie nowego wymiaru.